Siemandero, ludki. Wreszcie znaleźliśmy czas i chęci oczywiście, żeby wrócić na nasz kanał. Dawno nas nie było, oczywiście, tak jak wam mówiłem, że znikamy na jakiś czas. I półtora roku chyba minęło. Ale oczywiście dziękujemy wszystkim na wstępie, którzy nas oglądali, nadal nasze filmiki, pisali nam wiadomości prywatne, że czekają na następne materiały. Pozdrawiali nas, maile pisali, prywatne wiadomości, pamiętali o nas, dawali lajki na stare filmy. Doszło troszkę subskrypcji nowych ludzi. Także to nas jakby cieszyło, no i utrzymywało przy tym, że jednak kiedyś wrócimy i będziemy z wami znowu rozmawiać. Dla nowych ludzi obecnych ogólnie, żebyście widzieli, przypomnienie tylko takich, że nasze filmy nie są reżyserowane, chodzimy, opowiadamy wam na bieżąco jakieś tematy, albo ciekawe tematy, albo ogólnie o behawiorystyce, prowadzenie życia z psem. Postanowiłem, że filmiki już nie będą tak długie, no bo świat się trochę zmienia i ludzie się nudzą oglądać takie długie filmiki, a wiadomo, YouTube też rządzi się swoim prawem i musicie o tym wiedzieć, chyba wiecie o tym, że każda subskrypcja, każdy like, wszystko z tym się wiąże i ogólnie między innymi od was też zależy, czy ten kanał będziemy rozwijać, czy nie. Bo pamiętajcie, że to jest czas. Czas nie tylko nagrywanie, czas przemyślenia, jak wam to odpowiednio powiedzieć. To jest czas składania tego filmiku, także mam nadzieję, że się rozumiemy. A to was nic nie kosztuje, więc subskrypcje i lajki mile widziane. Nie będę wam powtarzał to na każdym filmiku, ale taki wstęp dzisiaj ogólny zrobimy. Obejrzyjcie to wszystko, jeżeli będziecie chcieli ciąg dalszy oglądać naszych filmików, to subskrybujcie, bo będą powiadomienia wtedy wam wysyłać YouTube i tak dalej. Ogólnie będę nagrywał długie filmiki, jak znajdę chwilę, żeby wam udostępniać podzielony ten film, ogólnie nawet ten film będzie podzielony, żebyście mieli dostęp informacji, żebyście się nie nudzili. Na chwilę obecną myślę tak, że do 15 minut, w zależności oczywiście od, no, żeby to miało ręce i nogi, zobaczymy, czasem może być dłużej, czasem krócej, ale rozumiecie, już nie będzie długich filmików, ale długi filmik będzie podzielony na takie sceny, albo Lusia, co ty jesz tam? No, węgiel z drzewa. Jeżeli chodzi o nasz skład, oczywiście pytacie się, jak się mamy, jest nam bardzo miło, skład nie zmienił się, Lusia już skończyła 13 rok życiu. Troszkę słabsza jest tak fizycznie. Tylnie łapki już tak czasami nie słuchają. O, ludki idą. Poczekajcie, muszę to wszystko na chwilę zatrzymać. Byliśmy na badaniach. Robiliśmy badanie tych tylnich łapek. No, jakieś oszczekiwanie robili. Generalnie po prostu starość. No niestety z tym trzeba się pogodzić. Ma determinację, serce ma do spacerów, ale już nie ma takiej siły. Więc nie ma regularnych, takich codziennych, długich spacerów. Ona nam mówi, kiedy ona lubi, kiedy ona chce, kiedy ma siłę. Dlatego to wszystko już takie, no, takie zmiany troszkę, bo zawsze żyłem tym, że w każdej chwili gwiźnisz, psy lecą na zbity łeb, żeby po prostu pójść na spacer. Neruś już na długie spacery nie chodzi. Chodzi 3 razy dziennie, ale też w zależności, jak ma humor, czasem dłużej sobie wydłuży. On mi mówi, kiedy będzie mógł dłuższy spacer robić. Czasem go noszę dalej, żeby po prostu miał motywację chodzić, bo martwię się, żeby on nie rozleniwił się tak, że w ogóle, że wyjdzie z domu, tylko zrobi tam swoje i pójdzie do domu 5-10 minut. Dlatego gdzieś tam go ganiam, gdzieś tam motywuję go. Gdzieś tam staramy się, żeby on się ruszył. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, jak nas nie było. Aha, o Ramzesie zapomniałem wam powiedzieć. Ramzes 8 lat. Prawie, albo zaczął, już tak generalnie całkowicie nie pamiętam. Ale on jeszcze rześki, ma w sobie cały czas takiego szczeniaka. Psocić lubi. On jedyny został, który mi pomaga w szkoleniach i spotkaniach behawioralnych. Ale też jakby, no już nie taki
szybki, nie tak reaktywny jak kiedyś był. Też są dni takie lepsze i trudniejsze. Wszystko zależy od jego nastawienia i jego wyspania. Na przywitanie po tak długim czasie dzisiaj poruszymy temat ogólny, co się stało za te półtora roku, jak nas nie było. Ale to nie tylko półtora roku, bo czekaliśmy na ten temat dłuższy czas. I temat ten jest, żeby stresowe wychowanie psów. I teraz po paru latach, ale myślę około 10 latach, zaczęło to wszystko bokiem wychodzić. Jakiś dziećmi, wydaje mi się, że ktoś, kto wymyśla takie rzeczy, ma jakieś testy, po jakimś czasie zbiera owoce i później zmienia zdanie i musimy wprowadzać inne kwestie. W tej chwili przez półtora roku ostatnich, jak nas nie było na mediach, ja tego wszystkiego nie oglądam, ale oczywiście mi te pliki proponują wszystko o psach, jakichś szkolicieli, treserzy, behawioriście. No, powstała tego full generalnie. Wygląda to tak w dzisiejszych czasach, jakby człowiek postanowił chodzić na siłkę, tydzień czasu potrenował, dwa, nagle już robi sobie stronę internetową i zaprasza wszystkich. Chcesz zmienić swoją sylwetkę, dwa razy sztangę podniósł, już myślę, że wszystko wiadomo. Tak ja to widzę generalnie. Dietetyków powstała milion generalnie. Jak ktoś już dobrze zjadł i przeczytał raz skład, to od razu po prostu będę dietetykiem. I podobnie z treserami, trenerami, behawiorystami dzisiaj. Wziął sobie psa ze schroniska, coś się udało, on już będzie behawiorystą, będzie wszystkim pomagał. Zrobił kurs. Po kursie jest Jezus Maria najmądrzejszy. I jakby to nie jest nic złego, żebyście tak nie odbierali, tylko powielane są bardzo często błędy. Dlaczego one są powielane? Ogólnie kiedyś się uważało, znaczy mówiło się tak, nie wiem czy się akurat uważało, ale mówiło się tak, że najlepsze szkoły to po prostu były, jeżeli chodzi o behawioralne szkoły, szkoły tresury, gdzieś tam za granicą, raczej Anglia, Szwecja i tak dalej, Niemcy. To są nasze przykłady generalnie, mówię nasze jako polskie, bo Polska zawsze używa Boże, za granicą już dawno zabronili kolczatkę, a my jesteśmy za Murzynami. No i tak jakby sugerowałem się wszystkim, że co się dzieje za granicą, to po jakimś czasie przychodzi to do nas. Oczywiście z takim przytupem, że ludzie połowę rzeczy nie rozumieją, nie wiedzą do czego to, jak jeść, no ale oczywiście podłapują, bo to jest modne, bo wszyscy klaskają i tak dalej. Jest tego dwie strony medalu, bo są ludzie, którzy chcą pracować z psami, chcą się uczyć i naprawdę jak oglądam kogoś na YouTubie gdzieś tam przypadkiem, im się udaje to i dobry kierunek wybierają ci ludzie, ja mówię o tych treserach, behawiorystach, młodych ludzi, którzy postanowili tym się zajmować lub już jakiś czas się zajmują, ale postanowili to rozwijać i nawet idzie w kierunku takim, że fajny, podjął decyzję, rozwiązanie, gdzieś tam jak pokazują. No ale druga strona medalu, na przykład ludzie często, teraz mówię o ludziach, użytkownikach tych psów, skrytykują tego człowieka, nie rozumieją danej sytuacji i ten człowiek nawet jeżeli miał dobry kierunek i odpowiednie decyzje do podjęcia tego przypadku, jakby rozwiązanie przypadku, to on jest przytłumiony przez ludzi wszystkich wokół, którzy napiszą komentarze, że absolutnie Jezus Maria i tak, choć 99% tego w ogóle ludzie nie rozumieją. I taki człowiek rezygnuje z takiego podejścia i nawet jeżeli widział, że to skutkuje, to działa bardzo fajnie, to zaczyna być przytłumiony przez społeczeństwo, którym nie pasuje ich rozwiązanie, które nie rozumie. Wiecie o co chodzi, co wam chcę przekazać. Ale większość i oczywiście taki człowiek rezygnuje po prostu i podporządkowuje się temu wszystkiemu, żeby publiczność była zadowolona. Oczywiście jest inna strona, gdzie ludzie dzisiaj zrobili kursy, zapłacili za kursy online w ciągu 2-3 tygodni i uważają się, że są super behawiorystami. Oczywiście media społecznościowe rozwijają i często ludzie zauważają, że w mediach społecznościowych mają sens jakby gadanie tego teoretycznie, tak, ale jak widzę praktykę, to
często to odbiega od tego wszystkiego, co chcą osiągnąć jakby z psem. Jak to się dzieje w dzisiejszych czasach, jeżeli na przykład ktoś był, postanowił sobie, bo miał psa jednego ze schroniska, czy w ogóle jakiegoś psa i udało mu się wyszkolić i on postanowił, że będzie teraz behawiorystą i pomagał. Ja mówię teraz ogólnikowo, żebyście też nie brali osobiście to, bo może akurat jesteś w tym procencie, który bardzo dobrze to robi i dobry kierunek wybrał, tak? Nie osądzam nikogo, tylko rozmawiamy ze sobą teraz w tej chwili. No i oczywiście, jak to się dzieje? Człowiek, który zrobił kurs, zrobił sobie stronę na Instagramie, robi jakieś filmiki, oczywiście ludzie go lajkują, ludzie go subskrybują, on nabiera pewności siebie, widzi, że idzie w dobrym kierunku, ale nie w dobrym kierunku po zachowanie zwierzęcym, tylko ilość klientów, ilość lajków, ilość w tej publiczności, to wszystko, tak? No i oczywiście często ludzie tacy mają miano najbardziej popularny w Polsce trener, dreser, behawiorysta, choć ja nie wiem, czy popularność w tym zawodzie jest mianem złota czy diamentu. Raczej, no ja uważam troszkę inaczej, oczywiście każdy może po swojemu. I tacy ludzie, którzy już osiągnęli po prostu miano najbardziej popularnego, zaczynają szkolić następnych ludzi, jako takich samych, podobnych, którzy rano się obudzili i powiedzieli, że będę zarabiać dzisiaj z psów, nie? I mówię to konkretnie zarabiać, bo większość ludzi widzą w tym no biznes, tak? I jakby to też normalnie, bo dzisiaj też trzeba przeżyć, żarcie dać psu. Jeżeli jesteś miłośnikiem psów i masz psa, a nie daj Boże 2-3 w dzisiejszych czasach, to jest bardzo trudne i bardzo kosztowne, no to oczywiście trzeba przeżyć. I tacy ludzie, nawet jeżeli mają jakieś błędy w ich podejściu albo w ich wiedzy, przekazują następnemu człowiekowi te same powielane błędy lub swoje racje lub swoje teorie. No i później powielana na przykład najbardziej taka, a to zapewnie wy słyszeliście i zapewnie będziecie, skojarzycie sobie, że na przykład bardzo taki temat poruszany i bardzo taki temat huczny, że tak powiem, Biedronka, to jest temat awersji, tak? Ludzie dzisiaj jak szukają behawiorysty, to absolutnie bez metod awersyjnych. Coś w większości po prostu ludzie w ogóle nie rozumieją, czym jest awersja. Mylą to z agresją w ogóle. Mamy gdzieś tam filmik, ale postaramy się, myślę, że nagramy nowy film, żeby inaczej do tego wszystko przykazać, bo wiadomo, że ludzie się rozwijają w jakiś sposób i popełniając błędy lub próbując jakieś kwestie, albo kwestie jakby szkoleniowe lub byli u kogoś i widzą, że to nie działa, może to zrozumieją bardziej w tej chwili, także myślę, że wrócimy do niektórych tematów, które już były na kanale i jeszcze raz porozmawiamy o tej awersji, gdzie tam wspominam, że awersję pies rodzi się z tym i najbardziej to rozumie, oczywiście nie mylić to z agresją, tak? No i postaramy się znaleźć jakieś momenty, kiedy zwierzęta używają tą awersję i w jaki sposób, jak to następuje, stanowczość, prowadzenie, korekta jest tam przez zwierzęta, no oczywiście nastawienie u nich najważniejsze. Dochodzi do tego, trochę wiatry, mam nadzieję, że dobrze się słyszy, dobrze nas będziecie słyszeć. Dochodzi do tego, że ludzie po prostu powielają te błędy lub teorie swoje i staje się na przykład z 10 jeden tylko wyłania się, który trzyma się swojego i wierzy, że albo wie, że jak funkcjonuje zwierzę i jak to zwierzę powinno być uszczęśliwiane lub prowadzone. Powielając, nawet jeżeli są ludzie, którzy na przykład w to nie wierzą, co powielają instagramerzy, ja ich nazywam, no w gronie takich, widziałem takich dobrych behawiorystów, którzy opisują daną sytuację również i zgadzam się często z takimi ludźmi. Oni są nazywani dzisiaj często dyplomowani, behawioryści dyplomowani. Ci, co właśnie powielają różne takie sugestie, błędy instagramerskie. No bardziej ja ich nazywam influencerzy raczej niż są behawiorystami. Nie?
No i nawet jeżeli osoby, wracając do tego samego, bo zrobiliśmy pauzę, nawet osoby, które wiedzą, że nie tędy droga i starają się wprowadzić po prostu swoje doświadczenie i po doświadczeniu takim, gdzie starali się zmienić to lub próbowali to zmienić, żeby spróbować i wiedzieli, że to absolutnie nie działa lub działa to ze skutkiem ubocznym, pozostajemy po prostu przy swoim prowadzeniu psu i gdzieś tam 100% nie wiemy, jak to się skończy, jak pies się zachowa, jak jego wyprostować, to nawet powielane filmiki, które na Instagramie ludziom tam proponowane dzisiaj częste, przez 1500 razy i przez 1500 osób powtórzone to samo, ludzie zaczynają w siebie wątpić. Mówię o ludziach, którzy, co przed chwilą powiedziałem, którzy bardzo mają dobre podejście i kierunek tego wszystkiego do zwierząt, do psów w tym przypadku. I zaczynają wątpić w siebie, kierować się publicznością i tak dalej. Najwięcej osób nawet nie mają własnego zdania na ten temat, tylko powielają, bo mają swojego guru, który ich nauczył. Oczywiście to nic nie jest złego, jeżeli to jest naprawdę w super takim stanie, gdzie teoria mówi jedno i praktyka to samo. I to nie ma problemu, ale w przypadku, kiedy załóżmy, ludzie krytykują, bardzo rozwinięta dzisiaj jest tresura, technika Nepopo, o tym wam wspominałem kiedyś tam w filmach, jeżeli chodzi o filmikach o tresurę. Kiedyś to było nazwane, wszystko już istniało, pamiętajcie, nic nowego ludzie nie wymyślają, tylko oczywiście modernizują to, robią tak, żeby lepiej dzisiaj to wszystko było odebrane, rozwijają, bo oczywiście my jesteśmy mądrzejsi na temat zwierząt, porozumiewania się z nimi, na temat sygnałów ich i całego prowadzenia, to fakt. I ludzie, którzy instagramerzy i ci często dyplomowani krytykują metodę, nie musi być to Nepopa, niektóre metody, to jest akurat przykład, bo ona jest popularna i dlatego wam o niej mówię, żebyście skojarzyli. I tą metodą Nepopo są, krytykują tą metodę i to w taki sposób kategoryczny, że fani tej osoby odbierają to no, oklaskami, że oczywiście ten w taki sposób tłumaczył, a przy tym na filmikach swoich używają tej metody. I to jest w ogóle absurdalne i jakby troszkę, no wiecie jak to nazwać, nie będę o tym mówił, ale to jest katastrofa generalnie według mnie, żeby krytykować jakąś metodę i używać jej. A ludzie odbiorcy, wasi odbiorcy, bo każdy ma swoich odbiorców, oczywiście poklaskują i myślą, że ten człowiek jest guru, który skrytykował tą metodę, choć jej całkowicie nie rozumie i przy tym tą metodę używa, może nieświadomie, bo tak też może być, nie? I absolutnie nie bierzcie to, że ja krytykuję kogokolwiek, tylko my rozmawiamy znowu. Może ta osoba oczywiście za rok, za dwa się zmieni i wy nawet tego nie zauważycie, bo dzisiaj zeżrą ludzie wszystko i kamera zeżre wszystko i on zrobi tak. O, Lucia mi uciekła. Lucia!